Narody europejskie będą prosić o pomoc Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie nie przyjdą. Jezus w jednej z 12 swoich wiadomości do Ojca Pio ostrzegł: zniknie ziemia, wielka ziemia. Kraj zostanie na zawsze wymazany z map geograficznych, a wraz z nim historia, bogactwa ludzkie zostaną pociągnięte do błota. Ta wiadomość skłania nas do refleksji. Który kraj zostanie na zawsze wymazany z map geograficznych? Ponieważ nasz naród, nasza ukochana Polska, będzie potrzebować pomocy Amerykanów? Proszę zwrócić uwagę na wszystko, co zostanie powiedziane w tym filmie, ponieważ wiadomość cię zaskoczy. Czasem słyszysz przepowiednię, która wydaje się tak dziwna, że nawet nie wierzysz w nią. Wydaje się tak odległa od rzeczywistości, że wydaje się niemożliwe. Ale życie cię zaskakuje, pokazując, że to, co wydawało się niemożliwe, staje się rzeczywistością. Tak się stało z jedną z przepowiedni Matki Bożej z Lourdes dla Bernadety. W liście z 1879 roku Bernadeta napisała: człowiek będzie podróżował w kosmos. Wyobraź sobie, w tamtych czasach nie było nawet samolotów, a ona mówiła o podróżach w kosmos. To przerażające. Co powinniśmy zrobić? Być sceptycznym i bojaźliwym, czy mieć świadomość, wiarę i modlić się? Dzisiaj chcę odnieść się do proroctw otrzymanych przez Marie Julie Jaheny i świętą Hildegardę, które są niesamowicie podobne do tych dostarczonych Ojcu Pio, aby odpowiedzieć na to pytanie. Który kraj może na zawsze zniknąć z map geograficznych? Marie, znana jako bretońska stygmatyczka, otrzymywała przez 12 lat proroctwa, które wydawały się być bardzo trudne do zrozumienia. Wszystko zaczęło się w 1878 roku, gdy zaczęła otrzymywać te objawienia. W tym czasie ujawniono jej, że wielkie grupy imigrantów innych religii przekroczą granice Europy, w tym Francji. Wówczas wydawało się to szalonym pomysłem, czymś trudnym do uwierzenia. Ale z czasem te proroctwa zaczęły się spełniać, jakby były częścią boskiego planu. Dziś we Francji, kraju z ponad 68 milionami mieszkańców, widzimy te proroctwa się spełniające. Co roku do kraju przybywają tysiące nowych imigrantów. Ale to nie wszystko. Marie Julie także przepowiedziała, że nastąpi wzrastająca radykalizacja, zmiana francuskiej polityki prowadząca do nowej formy rządu z islamskimi wpływami. To wstrząśnie fundamentami narodu. Przewidziano, że fala protestów i rewolucji zmiecie ulice, zmuszając rząd do ukrycia się. A uchwalone prawa będą nie tylko kwestionować chrześcijańską wiarę, ale zwłaszcza katolicyzm, który jest ważną częścią naszej wspólnoty wiary. To nie tylko Francja będzie dotknięta tymi przepowiedniami, ale także Włochy, Anglia, Niemcy i wiele innych krajów wokół. Te zmiany rozprzestrzenią się jak kurz na wietrze, przynosząc nowy porządek i nowy los. Na Morzu Śródziemnym, gdzie starożytne cywilizacje i konflikty się splatają, rozwija się nowe proroctwo. Mężczyzna o mieszanych korzeniach, częściowo niemieckich, częściowo pakistańskich, pojawi się jak światło w ciemności, przynosząc zmiany, które wstrząsną samą Italią. Kampania antykatolicka, okrutna i bezlitosna, rozprzestrzeni się jak niszcząca fala. Ale to nie wszystko. Niebo ze swoją sprawiedliwością i współczuciem wyśle karę w postaci chorób. Epidemie rozprzestrzenią się jak ciemna cień, zaczynając się w Europie i rozprzestrzeniając na cały świat. Choroba ta zostawi ślady na skórze jak poparzenia. Jej zaraźliwy i dziki charakter będzie wyzwaniem dla nauki i medycyny, pozostawiając ludzkość bezradną wobec jej gniewu. Po wysłuchaniu tego wszystkiego pewnie myślisz, że kraj wymazany z map geograficznych znajduje się w Europie, prawda? Od tego momentu zagadka tych przepowiedni staje się jeszcze bardziej intrygująca. Wiele europejskich krajów zmaga się z trudnościami z powodu wewnętrznych wystąpień. Przewiduje się inwazję afrykańskich państw niewiernych, chrześcijańskich na południe Włoch, Francji i Hiszpanii. Jednocześnie Rosja rozpocznie szybki konflikt we współpracy z niewiernymi chrześcijańskimi narodami przeciwko Izraelowi. Ta walka rozprzestrzeni się jak dym po wielu europejskich narodach, w tym Austrii, Białorusi, Niemczech, Ukrainie, Polsce, Belgii, Holandii, Danii, Luksemburgu i Szwajcarii. W końcu dotrze do Rzymu, a Rosja podniesie swoją flagę nad kopułą świętego Piotra. Nasz własny kraj zostanie otoczony tymi wydarzeniami.
Marie-Julie Jacheny ostrzegła, że narody europejskie będą szukać pomocy od Stanów Zjednoczonych, ale Amerykanie nie przyjdą im z pomocą. Naturalnie pojawia się pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone zachowają dystans? Jednak pytanie bardziej głębokie i trudne do zrozumienia brzmi, dlaczego Stany Zjednoczone nigdy nie są wspominane w proroctwach dotyczących końca czasów? Według Marie-Julie Jacheny, w kulminacyjnym momencie konfliktu to Bóg przyjdzie nam z pomocą, poprzez oświecenie sumienia i cud, także przepowiedziany w Garabandal. Ale aby zrozumieć, co mogłoby się stać ze Stanami Zjednoczonymi, trzeba przyjrzeć się proroctwom świętego Hildegardy, benedyktynki, mistyczki, wizjonerki, pisarki, która została ogłoszona świętą i doktorem Kościoła przez papieża Benedykta XVI w 2012 roku. Wizje świętej Hildegardy są jak cenny dar, zwłaszcza, że zostały dane tak dawno, w roku 1100. Nawet nasz ukochany papież Benedykt XVI uznał znaczenie tych proroctw, nadając jej tytuł doktora Kościoła. Jedno z tych proroctw jest tak ogromne, że wydaje się sięgać krańców wszechświata i łączy się z tym, co zostało przepowiedziane w Garabandal, dotyczące ostrzeżenia lub oświecenia sumień. Wszystko to poprzedzi przybycie lub uderzenie komety lub meteorytu. Hildegarda opisuje okres wielkich trudności, kiedy wiele narodów będzie cierpieć z powodu braku jedzenia. Ale jest coś, co przyciąga dużą uwagę. Mówi o wielkiej narodzie po drugiej stronie oceanu, zamieszkanej przez różne ludy i plemiona, która zostanie zdewastowana przez trzęsienia ziemi, huragany i przypływy. Ten kraj zostanie podzielony i w dużej części zatopiony. Ponadto przepowiedziała, że ten kraj będzie miał wiele problemów na morzu i utraci swoje kolonie na wschodzie z powodu tygrysa i lwa. Eksperci zgadzają się, że tą wielką nacją są Stany Zjednoczone, a tygrys i lew reprezentują Chiny i Rosję. To bardzo smutna sytuacja, ponieważ wydaje się, że wojna jest blisko, a wszystko, co przepowiadali ci jasnowidze, w tym ojciec Pio, staje się rzeczywistością. Czy myślisz, że Stany Zjednoczone, gdy nadejdzie czas, odpowiedzą na wezwanie Europy? Wszystko to pociesza mnie wiedza, że jesteśmy chronieni pod płaszczem Marii. Co ciekawe, Matka Boża wielokrotnie wspomina o Polsce w swoich przesłaniach, mówiąc, że jesteśmy znakiem dla świata i że nas kocha i szczególnie nas chroni. Mówi bezpośrednio do nas, Polaków, mówiąc: słuchajcie swoich biskupów, odmawiajcie różaniec, oddajcie się memu sercu i żałujcie. Ja sama rozpowszechnię moje dzieło w niezwykły sposób po waszym całym kraju. Prowadźcie ten naród, który był wielokrotnie poświęcony, do mego niepokalanego serca, a który oficjalnie ogłosił mnie swoją królową. Opiekuję się tym sanktuarium, je chronię, pocieszam, wzmacniam i bronię. Stało się moją własnością, ponieważ każde serce zostało mi powierzone poprzez konsekrację. Wasze dzieci o tym wiedzą, ponieważ często odnawiają te konsekracje i żyją nią. Otwórzcie swoje serca dla mojego boskiego dzieciątka. Otwórzcie drzwi dla Chrystusa, gdy przyjdzie. Nawet w najtrudniejszych chwilach wielkie światło pojawi się, aby odnowić całą ludzkość. Amen.